Siemanero, witam w nowym odcinku na kanale La Cardum. No kto by się spodziewał, nowy odcinek na kanale La Cardum co dwa dni. Wow, nie miałem pojęcia, że będzie nowy odcinek. Wy się śmiejecie, ale są ludzie, którzy regularnie do mnie piszą na Instagramie, pytając się: ej Paweł, a kiedy będzie nowy odcinek na kanale La Cardum? Gości, od prawie dwóch lat są odcinki co dwa dni. Domyśl się! Ale dobrze, bez zbędnego przedłużania, w dzisiejszym odcinku na moim kanale będziemy oglądać program Szkoła. I tak, to głównie dlatego, że ostatni odcinek Szkoły, jaki obejrzeliśmy i skomentowaliśmy na moim kanale, nie został zablokowany przez TVN. Więc ja i TVN teraz dobre mordki jesteśmy i tam mogę czasami komentować. No nie, TVN? No nie? Więc TVN, no weź, bądźcie dobre mordy i nie blokujcie też tego odcinka, dobra? Tego też nie blokujcie. Dobrze, dupa zjedzona TVN-owi. Możemy przejść do odcinka. Zapraszam. Ula Wrońska z drugiej B liceum jest w szóstym miesiącu ciąży. Ten program Szkoła umie zrobić dobrą wejściówkę. Dosłownie od 0 do 100 w pół sekundy. Ula Wrońska, licealistka, druga klasa, szósty miesiąc ciąży. Jezu, zawróciło mi się w głowie od tej prędkości. Ojcem dziecka jest maturzysta Karol Rak. Adekwatne nazwisko. Chłopak kocha Ulę i cieszy się, że będą wspólnie wychowywać synka. Jednak nastolatka boi się, że Karol ją zostawi. Zauważyła, że ostatnio często rozmawia z koleżanką z klasy. No i dalej powtarza, że się cieszy. I że jak skończymy liceum, to zamieszkamy razem, weźmiemy ślub i będzie wszystko super. No powiedzcie mi, chyba nie tylko ja słyszałem te słowa dokładnie tysiące razy i to nigdy nie wychodziło, prawda? Nie tylko ja tak miałem. No to o co ci chodzi? Spędza coraz więcej czasu z Olą Madej. No, mają wspólne zainteresowania, tą całą geografię. Aha. No ale Ula musi zrozumieć, że spędzają dużo czasu ze sobą, mają wspólne zainteresowania. Seks! Tylko, że Karol już tylko o tym gada, ciągle z nią SMS-uje. Mam wrażenie, że spędza więcej czasu niż ze mną. No, połącza jej geografia, co nie? Albo ładna buźka Oli. Jezu, nie przesadzaj. Połączyła jej geografia. To brzmi jak taki słaby slogan z podręcznika do geografii. Czy ta dziewczyna cytuje podręcznik do geografii? Przecież Olka nie jest wcale taka ładna. Nie jest ładna? Karolowi się chyba jednak podoba. O kurde, przecież ona go faktycznie podrywa. Na maksa. Ta, od razu podrywa. A zresztą sprawdźmy, posłuchajmy o czym mówili. Mój laska, ten dziszok ma podświetlenie, ma temperaturę, pokazuje mi kompas, no zajebiste. Mówiłam. No to idź coś z tym zrób. No ale co ja mogę z tym zrobić? No nie wiem, podejdź do niego i strzel mu w twarz. Ale za co? Za to, że rozmawia z koleżanką? Ula, jak będziesz taka miękka i nie będziesz na to reagować, to ona faktycznie ci go odbije. Wiesz co, masz rację. To mój chłopak i ojciec mojego dziecka, muszę walczyć. No właśnie. Karol! Cześć, skarbie. Możesz mi powiedzieć, co to było? Co było? No to co rozbiłeś z Olą? Nic, rozmawialiśmy. No wiesz co, nie wyglądało mi to na rozmowę, tylko bardziej na flirt. Patrzyła się na ciebie swoimi maślanymi oczkami, a ty na nią. Ula, przecież wiesz, że chodzimy razem na kółko geograficzne. Gadaliśmy o geografii. Ula, czy ty nie możesz zrozumieć, że ja kocham Mierzeje Wiślane? Ona też kocha Mierzeje Wiślane. To nas połączyło. Nie wiedziałam, że południki i równoleżniki to taki zabawny temat. Ula, nie wygłupiaj się, nic złego nie robię. Tak? To o czym z nią rozmawiałeś? O niczym. To dlaczego nie chcesz powiedzieć? To nie twoja sprawa, Eliska. No, wcale. Ula to moja przyjaciółka, a ty ewidentnie podrywasz Olkę. Ja nie muszę cię wam spowiadać. On chyba faktycznie ma coś do ukrycia. Ma, już ja się dowiem, co. Nie podrywam Oli, ale mamy tajemnicę. Ola namówiła mnie na rejs żaglowcem szkolnym. Musiałem starać się o stypendium i je dostałem. Tylko nie wiem, co mam powiedzieć Uli. Jest w ciąży, a ja wyjeżdżam na dwa miesiące. To jest bardzo proste, co masz powiedzieć Uli. Ula, jadę na dwa miesiące z moją kochanką na super romantyczny rejs. No, więc miłego porodu, ja już sobie pójdę. Cześć. Wiem, że Karol coś przede mną ukrywa. Ciągle dostaje jakieś telefony i odchodzi na bok, żebym nie słyszała, o czym rozmawia. W dodatku ciągle spotyka się z tą Olką i pisze z nią na fejsie. No, zachowuje się, jakbym mnie zdradzał. No, muszę się dowiedzieć, czy to prawda. Czekaj. Asia Kobut z drugiej C gimnazjum pasjonuje się magią i wierzy we wróżby i horoskopy. Codziennie czyta informacje z przepowiedniami. Jej przyjaciółka z trudem znosi naiwność koleżanki. Patrzcie, ale dostałam wróżbę SMS-em. Jutro w południe nastąpi koniec świata. To już nieodwołalne. Godzinę temu NASA potwierdziła, że w stronę Ziemi zbliża się asteroida i tym razem nie uda się uniknąć zderzenia z naszą planetą. Pokrywa się to z XIX-wieczną przepowiednią maoryskiego szamana Teruty. Jezu, ile jest informacji w tym SMS-ie! Nawet nie jestem pewien, z której z tych rzeczy najpierw się zacząć śmiać.
Szaman za swoją przepowiednię został zjedzony przez pół plemieńców, a jednak miał rację. Nasza planeta jutro przestanie istnieć. Jeśli masz coś do załatwienia, zrób to teraz. To się dzieje naprawdę. I ty w co wierzysz? To się dzieje naprawdę, ja w to wierzę! A to dlatego, że dostałam to w SMS-ie. Ja myślę, że Asia może być jedną z tych osób, które wyzywają telewizję, czy to TVP, czy to TVN, czy nawet Polsat, że oni podają fake newsy! A wszystkie swoje informacje o świecie bierze z filmików na YouTubie z teoriami spiskowymi z żółtymi napisami. To jest ten rodzaj osoby, czy się możemy wszyscy zgodzić? Tym razem NASA to potwierdza. To są naukowe dowody. Jak to NASA potwierdza, to jest prawda. Naukowe dowody. Legendarni amerykańscy naukowcy potwierdzili. To jest SMS, oni tam mogą sobie pisać, co im się żywnie podoba. To jest sprawdzony serwis z wróżbami. Wywróżyli mi już masę rzeczy. Na przykład? Jeżeli Asia naprawdę wierzy we wszystko, co dostaje w SMS-ach w telefonie, to ja zaraz napiszę SMS-a do Asi. Asia, wróżba na kwiecień. Od kwietnia wszystkie twoje pieniądze są trujące. Lepiej oddaj swoje wszystkie pieniądze. Mi. Na przykład, że dostanę jedynkę z majcy i dostałam przedwczoraj. I co, napisali ci, Aśka, dostaniesz jedynkę z matematyki? Nie, napisali, że przytrafi mi się niezasłużone nieszczęście. Jakie niezasłużone? Nie nauczyłaś się, dlatego dostałaś tą jedynkę i przestań wierzyć w takie dyrdymały, bo to głupie. Ta dziewczyna po prawie jest naprawdę niesamowicie mądra. Pewnie na tyle mądra, że zrozumiała Rick and Morty już po pierwszym obejrzeniu. Gimnazjalistka ma zamiar przygotować się do końca świata, który według przepowiedni ma nastąpić jutro. Chce udowodnić koleżance, że przepowiednia jest prawdziwa. To w jaki sposób teraz się przygotować do końca świata? Koniec świata, nazwa sugeruje, że tak czy siak nikt z nas nie przetrwa. Jak ona chce się na to przygotować? To suchary wojskowe nakupować? Troszeczkę tego paprykarza szczecińskiego wpuszczać se mordokupie. Tymczasem Basia nie ma zamiaru wierzyć w żadne wróżby. Uważa, że to głupstwa, które należy wybić Asi z głowy. Miejsce zbrodni nie przekraczy tej linii. Zbrodnią była ta koszulka, gościu. Nic nie pisze o końcu świata. To chyba oczywiste, że nie chcą siać paniki, Baśka. Weź wyluzuj. Wiesz co, dobra, to zrobimy tak. Jeżeli Gruszka wejdzie do tej sali, zanim policzę do trzech, to będzie koniec świata, a jeżeli nie, to wszystko gra. A nie, no to rozumiem, to jest naukowy dowód. No dobra, po co miałaby tu włazić Gruszka? To jest sala matematyczna. No właśnie, to prawie niemożliwe. Jeden, dwa, trzy... Przepraszam bardzo, szukam Huberta Majewskiego. Nie ma go dzisiaj. Przepraszam. Naukowy dowód! Przysięgam! Czy ty to widziałaś? Widziałam, ale to jest zbieg okoliczności, to jeszcze nic nie znaczy. Jasne, zbieg okoliczności to ostateczny dowód na to, że jutro będzie koniec świata, Baśka! Ale co przesadzasz? Aśka, coś ty znowu wymyśliła, horoskopów się naczytałaś? Boże, jacy wy jesteście nieuświadomieni. W sumie, to chyba nawet macie lepiej. Wam się wydaje, że nic się nie dzieje, a tu się świat kończy. Niech sobie inni myślą, co chcą, niech się oszukują. Prawda jest jednak taka, że wszystkie możliwe znaki i dowody naukowe wskazują na to, że jutro w południe będzie koniec świata. Zmieniam zdanie. Asia ewidentnie nie jest jedną z tych osób, które ogląda teorie spiskowe na YouTubie. Nie, nie, nie. Ona jest jedną z tych osób, która tworzy te filmy z teoriami spiskowymi na YouTubie. Widzicie wyraz twarzy, jak ona to mówi? Ewidentnie straciła kontakt z rzeczywistością. Ula jest przekonana, że Karol coś przed nią ukrywa. Podejrzewa, że chłopak chce ją zostawić dla koleżanki z klasy, z którą ostatnio bardzo często się spotyka. Nie wie, że maturzysta dostał stypendium i planuje wyjazd na rejs edukacyjny. O, jeszcze piję sok z jednej butelki. No to już jest gruba przesada. No ale co ja mogę z tym zrobić? Chodź. O, a wy znowu razem nagadać się nie możecie. Jezu, Eliza, daj spokój, tylko rozmawiamy. Tylko rozmawiacie, ja tam widzę, że łączy was jakaś spora więź. Jeszcze pijcie sok z jednej butelki. Wow, sok z jednej butelki to jest pośredni pocałunek. I nie, ja nawet teraz nie żartuję. Ja naprawdę myślę, że to jest pośredni pocałunek. Jak się kolegą chwaliłem, że się całowałem z dziewczyną, to właśnie miałem na myśli pośredni pocałunek, że piłem sobie wodę, a ona potem mnie prosiła, Paweł, mogę łyczka? Dawałem jej, no i to wiecie, trochę myśmy się całowali przez butelkę. Też chcesz się napić? Nie, dzięki. Ula, czy twoja koleżanka zawsze się będzie mnie czepiać? Czepia się, bo nie wie, co ty odwalasz. Nic nie odwalam, tylko rozmawiamy, Ola, powiedz no im. No dokładnie, tylko rozmawiamy. Wiesz co, muszę iść na lekcję, do no, na razie. Ula, co ty wyprawiasz? Przecież teraz mi głupio przed Olą. Przed Olą ci głupio, tak? A nie przede mną? Ula, bo mi teraz jest głupio przed Olą. Mogłabyś, Ula, nie wiem, nie być w ciąży? Słuchaj, przecież nie robimy nic złego, rozmawiamy o geografii, o oceanach, podróżach. Depresjach, górach. Jezu, podnieciłem się trochę. Ciebie takie rzeczy nie interesują. A może by mnie interesowały, gdybyś chciał ze mną o tym porozmawiać? Wiesz co, dobra, mam dość. Idę do biblioteki.
Przyjaciółka Uli chce porozmawiać z koleżanką Karola i dowiedzieć się, co ich łączy. Ma nadzieję, że dziewczyna powie jej prawdę. Jezu, po prostu daj mu spokój. Dziewczyno, odczep się, chodzimy razem do klasy i na kółko geograficzne, więc rozmawiamy. Ale ty jesteś wredna. A ty niby kim jesteś, żeby mnie oceniać? Przyjaciółką Uli. I co, nasłała cię na mnie? Nie, nawet nie wiem, że z tobą rozmawiam. To się odwal! Jakby chciała, to by do mnie przyszła, tak? Ej, zaczekaj. Ale powiedz, odpowiedz mi na jedno pytanie, tak szczerze. Czy łączy cię coś z Karolem, o czym nie wie Ula? Tak? Coś tajemniczego. A co? Zapytaj się Karola! Powiedziałam Elzie prawdę. Mnie i Karola łączy coś niesamowitego, o czym Ula nie ma pojęcia. Rejs. Wycieczka geograficzna ze szkoły. Czy to naprawdę jest tak niesamowite? Jakbym miał opcję pojechać taką wycieczkę, nawet jakby to był rejs, to bym chyba nie pojechał, bo to jest związane z nauką, z uczeniem się. A poza tym, Karol mi się podoba i mam zamiar go odbić właśnie na tym rejsie. Karol ma bobo! Co z tego, że to jest skute bobo? Ale nadal bobo! Skute bobo! Najarany nie jestem, zawa! Eliza uważa, że Ula powinna porozmawiać z Karolem. Jest pewna, że łączy go z koleżanką coś więcej niż tylko geografia. No to zechcesz, no słuchaj, przed chwilą rozmawiałam z Olką. Nie, Eliza, nie rób tak. Karol i tak ma mnie już za zazdrosną wariatkę i w sumie ma rację. Wcale nie jesteś bardzo prawidłowo zazdrosna. To co ci ta Ola powiedziała? Że ich coś łączy. Że co? No, że łączy coś tajemniczego. Ale jak to Karol nie zdradza? No właśnie nie wiem i dlatego chcę, żebyśmy do niego poszły. No to czemu od razu mi nie powiedziałaś? Przecież ci powiedziałam. Karol, musimy porozmawiać. Znowu, Ula, wyluzuj. Nie, nie wyluzuję. Aha, i oczywiście Eliska też musi ze mną porozmawiać, tak? Oczywiście. Księga tajemnic! Z jakiegoś powodu chcę się teraz dowiedzieć, jakie są tam tajemnice. Jak stworzyć kamień filozoficzny? Gdzie jest złoty pociąg? Co to są za tajemnice? Ola powiedziała Elizie, że was ze sobą łączy. Co? Bzdura! Przecież Ola na pewno tak nie powiedziała. Powiedziała, że łączy was coś tajemniczego, o czym Ula na pewno nie wie. Dobra, rzeczywiście jest coś, o czym nie wiesz. Wiedziałam, picie z jednej butelki was zdradziłam. Liza, dasz nam porozmawiać? Proszę cię. Jezu, no dobra, i tak mi Ulka wszystko powie. Słuchaj, rzeczywiście jest coś, co łączy mnie i Olę. Ale Karol, jak ty możesz mnie zdradzać? Przecież jestem w ciąży! Nie zdradzam cię i nigdy bym tego nie zrobił. Słuchaj, płynę na rejs. Co? Płynę na rejs, Ula! Parostatkiem! Piękny rejs! Parostatkiem, piękny rejs! Na 2 miesiące. Generalnie będziemy uczyć się tak samo jak w szkole. No i będę zwiedzał świat, spełni się moje marzenie. I to jest ta tajemnica? No tak, nie powiedziałem ci, bo nie wiedziałem, jak zareagujesz. 2-miesięczny rejs po pięknym morzu. Bezkres oceanu i ja. I choroba morska. Poza tym nie miałem pieniędzy. Borkowska załatwiła mi stypendium. Dlatego się tak z Olą cieszyliśmy. Razem z Olą. Słuchaj, Ola nic dla mnie nie znaczy. Ty jesteś w ciąży i powiedz tylko słowo, a nie pojadę. Nie no, płyń, przecież wiem, że to jest dla ciebie ważne i że pomoże ci to na studiach. No ale ja po prostu jestem zaskoczona. Czyli mogę jechać? No możesz, no kiedyś ty zostaniesz z dzieckiem, a ja będę robiła coś dla mnie ważnego. Jasne. No ale czekaj, co ma z tym wspólnego ta Ola? No bo Ola też jedzie. Że co? No tak, no kilka osób z naszego kółka jedzie, a właściwie Ola mnie na ten rejs namówiła. No nie wątpię. Słuchaj, Ola to naprawdę tylko koleżanka. To co? Mogę jechać? No, kochasz mnie? To co, mogę jechać? Powiedz tylko słowo, to nie pojadę. Nie jedź. Ula, przemyśl to jeszcze i dopiero potem powiedz słowo, okej? Okay? Nie mogę zabronić Karolowi płynąć na rejs, bo wyjdę na straszną francę. No, ale jak sobie pomyślę, że spędzi 2 miesiące z Olką na jednym statku, no to się boję, że ona mi go odbije. Z drugiej strony, Ula, jesteś w 6. miesiącu ciąży. On wyjeżdża na 2 miesiące, czyli od 6. do 8. miesiąca ciąży będzie poza domem, poza szkołą. To chyba jest najgorszy okres ciąży, wtedy chyba się wymiotuje i tak dalej. I po prostu już brzuch jest giga i potrzebujesz kogoś do pomocy. Nie pozwalaj mu płynąć na ten rejs, do cholery jasnej. Chciałeś seksu, gówniaku, to teraz się zajmuj gówniakiem. Placardum uczy i bawi. No ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Asia jest coraz bardziej przejęta przepowiednią. Swoim zachowaniem wzbudza wesołość wśród uczniów, którzy nie traktują dziewczyny poważnie. Koleżanki z klasy postanowiły zrobić jej dowcip i udawać, że także wierzą w koniec świata. Serio? Daj sobie z tym już spokój, proszę. Jezu, jesteś ważniejszego od tego, że jutro przestanie istnieć świat, bo mi się nie wydaje. Ha, tak, na przykład to, że jestem głodna, nie to nie. Ej, słyszałyśmy, że ty też tak strasznie boisz tego końca świata. No dobra, ale jak według nich będzie wyglądał ten koniec świata? W ogóle z kiedy to jest odcinek? To odcinek jest z 2016 roku. Kiedy One Direction się rozpadło? W 2016 się One Direction rozpadło. Zgadzać, to był koniec świata! My tak samo. Ta, jasne, wkręcacie mnie. Nie no, coś ty serio mówimy, słyszałyśmy, że to jutro. Ja się mega boję, w ogóle nie wiem, co mam robić. No, dziewczyny, ja też. Jutro będzie koniec świata, a nikt się tym nie przejmuje, tylko my. No, tylko my.
Po prostu nie wiem, ja nie potrafię tak bezczynnie siedzieć. Trzeba coś z tym zrobić. Asia postanowiła własnoręcznie ocalić świat. Sama pobije tą kometę, która ma zamiar jutro uderzyć Ziemię. Ale co mamy z tym zrobić? Czym my jesteśmy w obliczu kosmosu, co? No właśnie. Niczym. Ale ja nie umiem się tak po prostu z tym pogodzić. Nie potrafię. Fajnie, że są jeszcze jacyś ludzie oprócz mnie, którzy przejmują się tym, że jutro nie będzie już świata. Bo przez chwilę naprawdę myślałam, że to ja zwariowałam, a reszta prawidłowo reaguje. Czy oni się tak po prostu z tym pogodzili? Ja nie mogę się z tym pogodzić, chcę, żeby świat dalej istniał. Ale Asia, naprawdę nie przejmuj się, świat będzie dalej istniał. To tylko Ziemia eksploduje. Nie wiem, po prostu... Nie no, ale jak powiedziałaś, czy my jesteśmy w obliczu kosmosu, ja myślałam, że padnę. Ledwo się powstrzymałam, żeby nie wybuchnąć śmiechem. Z tej Aśki to jest taka wariatka, Boże. Masakra. I to jeszcze jej... To się nie może tak skończyć. Boże, ale wiesz co, może ona chce być superbohaterką? Mam pytanie, bo Asia wierzy w te wszystkie przepowiednie, pewnie też karty tarota, wróżki, bla 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 bla. Co by się stało, gdyby Asia dostała wróżbę, że jutro się skończy świat, ale jednocześnie zrobiłaby karty tarota i karty tarota by powiedziały, że jutro się nie skończy świat? Jak to ma się do siebie? Która z tych opcji wtedy wygrywa? Która jest silniejsza, mocniejsza? To jest taka zagwozdka jak to, czy Bóg może stworzyć kamień, którego nie można podnieść, a potem będzie próbował podnieść ten kamień. Czy będzie w stanie podnieść tego kamienia, czy nie będzie w stanie podnieść tego kamienia? Coś do przemyślenia dla was, kochani. Napiszcie w komentarzach, co uważacie. I uratować cały świat! Nie, no to mam pomysł. Zróbmy sobie z niej jeszcze bekę. Co chcesz zrobić? No, na przykład powiemy jej, że chcemy zostać superbohaterkami i razem z nią uratujemy świat. Wiesz co, no nie da się obalić końca świata, wtedy razem z nią wyjdziemy na kretyn. No to... Słuchaj, mam pomysł, zbudujemy wielkie działo i wystrzelimy Asię w stronę tej komety, żeby zniszczyła ją. Powiemy jej, że znamy super wróża i każe on jej coś zrobić głupiego, będzie fajnie. Wiesz co, to mi się nawet podoba, tylko kto będzie tym wróżem? Wiesz co, mam pomysł, tylko chodź jeszcze, sprawdzę, czy jest Kuba. Dobra. Blanka chce poprosić kolegę, by pomógł im zażartować z Asi. Ma zamiar namówić go, by udawał wróża, który wie, jak uratować świat. Ja coś kojarzę. Cześć, Kuba. Słuchaj, mamy do ciebie sprawę. No na wie, o co chodzi? No, znasz taką laskę Aśkę Kogut z naszej klasy? O, nie bardzo. To dobrze. Niezły kogut, brat! Co? Mam do ciebie taką niecodzienną prośbę, czy mógłbyś udawać wróża, jak ona do ciebie zadzwoni? Kogo mam udawać? No faceta wróżkę, taki żarcie. Aśka, wiesz, że jutro będzie koniec świata. Co jutro będzie? No, no nie, weźcie. Ty będziesz tym wróżem. No. Kurde, ale ja nie mam pojęcia, co zrobić, żeby nie było końca świata, no. Ale o to się nie martw, my ci z Blanką powiemy. No, tylko musimy coś wymyślić, będzie zabawa, zgodź się. A w sumie wiecie. Dobra, wróżką jeszcze nie byłem. Zdziwiłbym się, jakbyś był. To co miałby mi dokładnie powiedzieć? No, że musi zrobić coś głupiego, tak żeby tego końca nie było. Nie no, na przykład musi zmusić do płaczu kłosek. Nie, nie, to dziewczyny wam na pewno nie wiedzie. No dokładnie, kłosek daje zachowanie jedynkę i no, tyle, nie? Dobra, to może Lesickiego. Jezu, tak! Dziewczyny, posłuchajcie mojej rady. Powiedzcie Asi, że pieniądze są trujące i żeby te pieniądze mi oddała. Dzień dobry. Czy co, z Lesiem to naprawdę może być. Dobra, dobra, wchodzę w to. Super, jesteś ekstra, chodź, idziemy. Asia nie podejrzewa, że koleżanki chcą zrobić jej dowcip. Wciąż jest przejęta przepowiednią i szuka w internecie sposobu, jak zapobiec katastrofie. Co zrobić, żeby tego końca świata nie było i chyba coś wymyśliłyśmy. No, to super, bo ja cały internet przygrzebałam i nic nie znalazłam. Słuchaj, Asia, moja mama od wielu lat spotyka się z takim wróżem, wiesz. Chodzi do niego po radę, po wróżbę, tak, ja tam, no to ekstra. No, on jest po prostu zajebisty, on wszystko dobrze potrafi wywróżyć i doradzić. I wiesz, może do niego trzeba pójść w tej sprawie o koniec świata, ale wiesz, Blanka ma numer, to ci da. To znaczy, że wy nie dzwonicie, ja mam zadzwonić? To ja wykręcam numer, a ty mówisz, dobra? No, ty zadzwoń, ty się lepiej znasz na tych czarach. No dobra, w końcu tu chodzi o koniec świata. Masz numer? Co ty z nimi kombinujesz? Dzwonimy na następnej przerwie do wróża, żeby się go zapytać, jak można uratować świat. Aśka, do jakiego wróża? Czy ty jesteś normalna? Generalnie, kochani, jeżeli macie problemy z nerwami, tak jak Asia, że ona się martwi to, że zaraz się skończy świat i tak dalej, polecam moją metodę. Mam wywalone. Nie, no dosłownie. Cokolwiek się dzieje na świecie złego, mam taką myśl, no kurde, no strasznie słabo, chciałbym coś zrobić, ale z drugą nic nie mogę zrobić, więc po prostu sobie myślę, dobra, na świecie są ludzie dużo mądrzejsi ode mnie, oni się tym zajmą, ja nie muszę. Okropne podejście, jednakże jak dla mnie działa. Basia, szkoda, że ty tego nie rozumiesz, ale jak nie pomagasz, to chociaż nie przeszkadzaj. Chodźcie, dziewczyny. Aha. Przykro mi, że moja najlepsza przyjaciółka nie potrafi zrozumieć zagrożenia, w którym znajduje się świat. Myślałam, że razem uratujemy wszystko. Nie to nie.
Trudno, mam inne przyjaciółki, z którymi ocalimy świat. Okej! Okay. Karol cieszy się, że Ula zgodziła się na rejs. Jednak martwi się, czy dziewczyna da sobie bez niego radę przez 2 miesiące. Chce pokazać, jak bardzo zależy mu na niej i dziecku. Ło, co to jest? Ugotowałeś się ryż. To jest ten prezent, tak? I serio, na lekcji teraz to zrobiłeś? Wow. Przecież nie kupiłem. No, miałem ci dać się wcześniej, ale zapomniałem, a mama teraz wysłała mi SMS-a, czy ci smakowały. I sobie przypomniałem. Mój rozdrzepany chłopaku. Jestem zaaferowany tym całym rejsem. Pyszne. Serio, sam je upiekłeś? Serio? To jest takie proste? Chcesz wyjechać na romantyczny 2-miesięczny rejs ze swoją kochanką. Co robisz? Dajesz dziewczynie ciasteczka. To nie takie trudne. Nie, dzięki. Będziesz wspaniałym mężem i ojcem. Mam nadzieję. Dobra, lecę na WF, pa. Pa. Widzisz, jak ją kochany? Wcale nie. Dał ci te ciastka, dlatego że ma wyrzuty sumienia, bo cię dalej zdradza. Ta laska pluje faktami. Przestań się wczepiać Karola, przecież dobrze wiesz, że ja nie mogę z nim pojechać. Jesteś zbyt naiwna, dałaś się przekupić jakimiś głupimi ciastkami. Wow, wow, wow! Z czekoladą! Eliza chce udowodnić Uli, że Karol ją zdradza. Ma zamiar skłonić koleżankę chłopaka, żeby przyznała się, co ich łączy. By mieć dowód, nagrywa całą rozmowę. Hej! A ty czego chcesz? Ula cię przysłała na przeszpiegi? Nie, nikt mi nie przysłał, sama przyszłam. Po co? Na przeszpiegi! Bo jestem ciekawska. Ej, ty serio podrywasz tego Karola, czy nie? Odczep się, dziewczyno. Kurczę, jestem taka odlotowa agentka. Teraz muszę tylko nagrać, jak się ta dziewczyna przyznaje do tego, że podoba się ten chłopak. Tylko muszę to tak po cichu zrobić, nikt nie zauważył nic. Ej, ty! Podoba ci się ten chłopak? No, ale co ci szkodzi powiedzieć prawdę? Boisz się Uli? Nie, nie boję się. No to chcesz tego Karola, czy nie? Chcę i co z tego? Ula jest w ciąży. Jak ona mnie uderzy, to jakby normalnie 2 osoby mnie naraz uderzyły, tak? Ona i dziecko. Duh. Okej, okay, przyznaję się, że Karol mi się podoba i chciałabym, żeby był moim chłopakiem. Wiem, że Ula jest z nim w ciąży, ale miłość nie wybiera. Poza tym on ma dopiero 18 lat, nie musi od razu żenić. A ta ciąża to taki mały problem. Może być dobrym ojcem, a chodzić może ze mną. Ula wysłuchała rozmowy dziewczyn. Jest wściekła na Karola i chce z nim porozmawiać. Teraz, kiedy już wie, że Ola ma zamiar jej go odbić, nie chce, by chłopak płynął na rejs. Mamy sprawę do Karola i musimy z nim porozmawiać, dobra? Ula, co jest? My się tu przebieramy. Stare 2 laski, no nieźle. Chodźcie, panowie. Musisz czegoś posłuchać. No to chcesz tego Karola, czy nie? Chcę i co z tego? Czyli dlatego płyniesz z nim w ten rejs? Dziewczynka, ty jesteś upierdliwa, to nie twoja sprawa z kim i gdzie, tak? Musisz zrozumieć, jakbyś usłyszała sama, jak on opowiada o Mierzei Wiślanej. Jezu! Ale chcesz go, przyznałaś się. I co z tego? Słyszałeś? Tak, słyszałem, jak Eliza wtrąca się w nie swoje sprawy i zachowuje się chamsko wobec mojej przyjaciółki. Ha, przyjaciółki, a nie słyszałeś tego, jak ona powiedziała, że chce mi ciebie odbić? Ona nie mówiła tego na poważnie. Mhm. Nie wiem, jak ja bym zareagował, dostając takie pytanie. Jezu, Karol, nie wiem, czy ty siebie sam nie słyszysz? Przecież Olka chce cię poderwać i dlatego chce, żebyś jechał z nią na ten rejs. Dziewczyny, nie wiem, o co wam chodzi, nie wiem, co wy staracie się uzyskać, ale to mnie już totalnie męczy. Totalnie. Ula, słuchaj, kocham cię, będziemy mieli razem dziecko. Nie obchodzi mnie jakaś Ola, naprawdę. A teraz idę na WF. On tu ma trochę racji, bo... To, że Olka chce go poderwać, to nie znaczy, że Karol jej się da, przecież on mnie kocha. Naprawdę ciekawa szkoła, tak sobie po prostu każdy wchodzi do damskiej, męskiej szatni, łazienki i tak dalej. Co to jest w ogóle za miejsce? Jezu, ale ty jesteś naiwna. Będą razem przez 2 miesiące na jednej łodzi. To tak jakby zamieszkali w mieszkaniu otoczonym wodą. No wiem, no nie brzmi to dobrze. Brzmi to fatalnie. No ale co ja mogę z tym zrobić? Nie wiem, na pewno nie możemy dopuścić do tego, żeby Karol jechał na ten rejs z tą Olką. Eliska ma rację. No, nie mogę puścić Karola z Olką na ten rejs. Kocham go i będziemy mieli razem dziecko. Muszę coś wymyślić, żeby nie popłynął. Asia jest zadowolona, że koleżanki dały jej numer do wróża, który być może wie, jak powstrzymać koniec świata. Ma nadzieję, że przy jego pomocy uda się zapobiec katastrofie. Ale ja wiem, jak powstrzymać koniec świata. To jest bardzo proste. Mam wywalone. Segregujcie swoje odpady! Dobrze, dzięki tej szybkiej wiadomości o segregacji odpadów w końcu będę się czuł dobrze ze sobą. Nie domyśla się, że dziewczyny robią sobie z niej żarty, a wróżem jest ich kolega. Halo? Kurwa, odwal się, majce mam! Halo, to ja, twój wróż. Dzień dobry, czy ja się dodzwoniłam do pana wróża? Tak. Bo ja dostałam pana numer od koleżanki i słyszałam, że jest pan bardzo dobrym wróżem. Tak, jestem bardzo dobrym wróżem. Przepowiedziałem, że twoja koleżanka w ciągu najbliższych paru lat, z racji tego, że jest nastolatką, urośnie trochę. I wiecie co? Miałem rację. A
mam takie pytanie. Udziela pan porad przez telefon? Tylko w wyjątkowych sytuacjach. No dobrze, bo to zdecydowanie jest wyjątkowa sytuacja. Pewnie pan słyszał o tej przepowiedni, według której jutro ma być koniec świata? Tak, tak, znam tę przepowiednię. I co pan o niej sądzi? No co, no nic nie można zrobić, no wywalone mam. Ostatni dzień spędzam na Hawajach z drineczkiem w łapie. A ty co robisz? W szkole jesteś? Ostatniego dnia istnienia świata jesteś w szkole? Okej. Okay. No niestety jest to bardzo prawdopodobne. Ja od rana medytuję, żeby się uspokoić. A myśli pan, że da się coś z tym zrobić? Aj, będzie ciężko. Koniec świata to nie takie hop-siup. Koniec świata to nie takie hop-siup? Oglądał pan jakikolwiek film Marvela? Tam w każdym filmie jest koniec świata. To jest dosłownie takie hop-siup. A myśli pan, że ja na przykład mogłabym coś z tym zrobić? Jest taka przepowiednia, że jak się zmusi kogoś bardzo groźnego do płaczu i zbierze te łzy, następnie nawilży nimi ziemię, to można powstrzymać koniec świata. O boy. Naprawdę? Tak. Przeczuwam, że niedaleko ciebie jest mężczyzna. Mężczyzna ten ma nazwisko związane z lasem. To jego łzy musisz zebrać. Aha, to ja dziękuję, to ja już wszystko wiem. Do widzenia. Dziewczyny, już wszystko wiem. Idziemy zbierać łzy. No, czyli musisz zebrać łzy Lesickiego i nawilżyć mi ziemię. Gdzie idziesz? Przygotować się. Dobra, ja może teraz zabrzmię jak taki typowy stary, ale czy te dziewczyny nie mają w ogóle wyobraźni? Czy one nie wiedzą, że ona zaraz coś odwali strasznie głupiego, czego będą żałować? Ach, te dzieci! Naprawdę, za moich czasów było lepiej, nie było dzieci. Nie no, zaraz popłaczę się ze śmiechu. Aśka naprawdę uwierzyła w to, że rozmawiała z wróżem i że łzy Lesickiego powstrzymają koniec świata. Czy ta laska w ogóle ma rozum? Nie, nie. Gimnazjalistka ma zamiar sprawić, by nauczyciel fizyki się rozpłakał. Jest przekonana, że dzięki jego łzom przepowiednia nie spełni się. Co ona ma w tej torbie? Kawałek sera, taki duży, ciężki kawałek sera i dwie cebule. Ona chce tą torbę bić tego nauczyciela. Pili, chociaż trochę dziwnie się na mnie go pili. I to ma być to przygotowanie? No, chusteczki mu podam, kiedy będzie płakał, no nie muszę jakoś przecież tych łez nałapać. Tak. A cebula? No, przecież od cebuli się płacze, mnie same już kręci w nosie od niej, masakra normalnie. Tutaj muszę się zgodzić, potwierdzam, od cebuli się płacze. Kiedyś dostałem od takiej starej baby na przystanku torbą pełną cebuli i naprawdę się popłakałem. Co ci stało, Asiu? Czemu płaczesz? Bo mi piesek umarł. Tak? Tak. No ale zdarza się, taka jest kolej rzeczy, no. No. Proszę pana, ale to nie jest tak, jak pan myśli, bo proszę pana, mój piesek był taki młody, miał dopiero rok. Taki okrąglutki, taka kuleczka, Bulldog. Ale bulldogów to nie szkoda, bo to nie są psy. To są, kurwa, modyfikacje genetyczne, GMO. No nie, no proszę pana, to było tak, że on biegł na jezdnię i po prostu tak go potrącił. No ja jestem taka tym zasmucona, no bo on miał takie piękne imię, był taki kochany, słodziutki, miał na imię Kożuszek. Tak bardzo za nim tęsknię. Proszę pana, pan nigdy nie miał takiego ukochanego zwierzątka. No, nie, no miałem. No na pewno chce się pan opłakać, jak pan o nim pomyśli. Nie, no Asia, oczywiście, że miałem takiego pieska, ale przypomnij sobie, ja jestem nauczycielem. Nauczyciele w Polsce uczuć nie mają. Z drugiej strony to naprawdę rozumiem. Wyobraźcie sobie być nauczycielem i mieć uczucia? Przecież te gówniarze by cię zjadły. Nie, no to było dawno, w podstawówce, także już zapomniałem, wiesz? No, ale naprawdę nie płacz, bo to nic nie pomoże. A proszę pana, ale ja naprawdę lubię się wypłakać i zwłaszcza lubię płakać z wrażliwymi ludźmi, którzy wiedzą, co czuję, bo płacz mnie tak wewnętrznie regeneruje i oczyszcza. To idź do koleżanek, one ciebie pocieszą. Ale proszę pana, no bo mówiłam już panu, że wzięliśmy Kożuszka ze schroniska, on był taki biedny, schorowany i gdyby nie ja, to pewnie umarłby tam w samotności. Zaraz, Asiu, dopiero co mówiłaś, że potrącił go samochód, tak, i że miał roczek. Co ty kombinujesz, co? No, a proszę pana, mam pytanie. Nie chce pan może cebuli? Ej, wiesz co, skończ tymi żartami, wyrzuć tę cebulę. Nie, dziękuję, wracaj na lekcję, no. Naprawdę, jesteś nauczycielem, nienawidzisz swojej pracy, zarabiasz najniższą krajową. Gówniarze, no debile gówniarze. I nagle jakaś dziewczyna ci podbiega i się pyta, czy nie powąchasz cebuli. No what the fuck? Kurczę, zawaliłam to. Za bardzo się wczułam i straciłam kontrolę. Lesicki zdał głaz i nawet ta cebula nie pomogła. I teraz przeze mnie jutro w południe będzie koniec świata.
No cóż, bywa i tak, no niestety, próbowałaś, zrobiłaś wszystko, co w twojej mocy. Następnego dnia Ula wciąż zastanawia się, co zrobić, by Karol nie płynął na wspólny rejs z Olą. Boi się, że chłopak zostawi ją i dziecko, kiedy koleżanka go poderwie. No, widziałam się z nim wczoraj, bo byłam z mamą i przyszłą teściową na USG, a Karol był na kółku geograficznym. Jezu, nie poszedł na USG? To miało być babskie USG, ja i dwie babcie. Poszliśmy w trójkę, potem byliśmy na pizzy i było super. Dobra, dobra, ty mu tam na wszystko pozwalasz. Pewnie na ten rejs też go puścisz. O nie, co to nie. No to co chcesz zrobić? Całą noc o tym myślałam i jedyne co wymyśliłam to... Wysadzić rejs! Że musimy coś zrobić, żeby go skreślili z listy i zabrali mu stypendium. To jest dobry pomysł. No ale Liska to jest straszne świństwo. No ale w słusznej sprawie. Jesteś kobietą w ciąży i ratujesz swój związek. No dobra. Co? Może wkręćmy go w jakieś narkotyki. To jest dobre rozwiązanie. Nie chcę, żeby przyszły tata mojego dziecka mnie zdradzał z jakąś lafiryndą, więc uzależniam go od narkotyków. W końcu ojciec dziecka, który jest ćpunem, jest lepszy niż to, żeby nas zdradzał. No ba! Eliska, ja nie znam żadnego dealera. Spokojnie, spokojnie. Ja znam chłopaka, który zawsze ma coś przy sobie. Kupię ekstazy, wsypię mu do soku, wypiję to i zacznie świrować. Nauczyciele się na pewno skapną, że coś brał. Co ja właśnie oglądam? Tutaj w rogu ekranu jest napisane 12 od 12 roku życia. Co się dzieje? Czy naprawdę 12-latki w Polsce wiedzą o takich rzeczach? Chryste! No dobra, lec. Dobra, bo kobiecie w ciąży nie wypada kwajtaków. Nie wiem, czy dobrze robię, wkopując swojego chłopaka w narkotyki i psując mu wyprawę życia. Ale to Olka naprawdę chce mi go odebrać, a ja nie mogę dopuścić do tego, żeby spędzili 2 miesiące na jednej łódce z dala od domu. Hej, Karol! Ula mimo wątpliwości zdecydowała się zrealizować plan. Odwraca uwagę chłopaka od napoju, do którego Eliza ma wrzucić narkotyk. Jakieś strasznie nienaturalne światło jest w tej scenie, zauważyliście? Ewidentnie nad kamerą jest jakaś taka mocna lampa, która ich oświetla z boku, a nie z góry. Nie wiem, po co wam to mówię. Chodźmy dalej. Super, gadaliśmy o rejsie. Obiecałem, że będę robił zdjęcia i założę bloga, żeby inni wiedzieli, co robimy. No, to w sumie nie jest taki zły pomysł. Dobra, pokazuj to USG. Nie no, wykapany tatuś. Nos mamuj, 100%. Identyczny. Babcie były zachwycone. Mój Boże, no widzisz tą plamę na zdjęciu? Wykapany tatuś. Ja też tak wyglądam jak plama. Co ty robisz? Co to jest? Co masz w ręce? No, twój sok pić mi się. W drugiej. Nic. Pokazuj to. Co ty kombinujesz? Dawaj to. Dosłownie, chciałem przypomnieć. Te dziewczyny stwierdziły, że dobrym pomysłem będzie naćpanie ojca tego dziecka. Tak po prostu. Co to, jakieś dragi? Nie, to jest tabletka przeciwbólowa. No, ciekawe, pierwszy raz widzę zieloną tabletkę ze znaczkiem. To jest moja sprawa, co zażywam. Raczej co wrzucasz mi do soku? Co ty odwalasz, Eliska? Nic ci nie wrzucam do soku. Eliza, co ty kombinujesz? Dobra, przestańcie. No, Karol, to moja wina. Nie rozumiem. To ja ci chciałam wrzucić tego ekstazy do soku, bo pomyślałam, że po tym trochę zaświrujesz i zabiorą ci to stypendium. No i nigdzie nie pojedziesz, no przepraszam. Ula, co ty gadasz? No. Ula, czy ty chcesz stracić ojca swojego dziecka? Bo tak się traci ojca swojego dziecka. Nie, ja rozumiem. Ja rozumiem, że jesteś w ciąży. Ale to co wy odwalacie, to jest przesada, to jest chore. No to ja może zostawię was samych. Wiesz co, przesadziłeś się. Karol! No, Karol, zaczekaj! No Karol, przecież nie mogę za tobą biegać w ciąży! Przepraszam, wiem, to było bardzo głupie, no ale bałam się, że mnie zostawisz. Naprawdę myślisz, że mogli cię zostawić? Tak. Tylko mi nie mów, że znowu chodzi o Olę. No, przepraszam bardzo, nie chcę ci przypominać, ale to ona wymyśliła ten głupi rejs. I zrobiła to tylko po to, żeby nas od siebie oddzielić. No... Naprawdę nie chcę, żebym ja jechał na ten rejs? Tak, nie chcę. To nie pojadę. To było tak proste? Kurczę, gdyby tylko Ula wiedziała od początku, że to będzie tak proste. Nie próbowałaby naćpać swojego chłopaka. Ale to są twoje marzenia. Słuchaj, na razie najważniejsze jesteś dla mnie ty i nasze dziecko. Jesteś cudowny. Hej, Karol. Hej. To co, zakładamy tego bloga? Wiesz co, nie da rady. A dlaczego? Bo nie jadę na rejs. Ale coś się stało? Stwierdziłem, że moja dziewczyna i nasze dziecko są na razie dla mnie najważniejsi. No w końcu! O, Karol, chodź, pani Łuszko potrzebuje pomocy w kantorku. Trzeba szefkę przestawić, sam nie dam rady. Dlaczego niszczysz mu marzenia? Przepraszam bardzo, ale jestem w ciąży i będziemy mieli dziecko. Tak? I dlatego nie pozwalasz mu spełniać marzeń? I co, może na studia też mu nie pozwolisz iść, bo masz dziecko? Wow, moim marzeniem jest poderwanie Karola i co? Tylko dlatego, że masz z nim dziecko, nie mogę marzenia spełnić? Wow, ale ty żmija. Olka, przepraszam bardzo, ale to chyba nie jest twój problem. Poza tym, doskonale wiem, że to ty chciałaś mi go ukraść. Ukraść, dziewczyno, czy ty siebie słyszysz? To jest człowiek, nie rzecz.
Jasne, że chciałam Karola od Uli odsunąć i go poderwać na tym rejsie, ale nie muszę się jej do niczego przyznawać. Zresztą i tak ją zaraz rzuci. Nie wytrzyma długo z dziewczyną, która ciągle wszystkiego mu zabrania. Asia jest zawiedziona, że ludzie nie chcą wierzyć w przepowiednie. Od rana próbuje przekonać mamę, że dziś w południe nastąpi koniec świata. Asia, proszę cię, nie będzie żadnego końca świata. Mamo, dzisiaj w południe wszystko przestanie istnieć. Asiu, proszę cię, nie wierz w te głupie wróżby. Dziecko, wróć autobusem ze szkoły, ja nie zdążę cię odebrać, okej? Okay? Mamo, nie będzie już autobusów. Żegnam. Byłaś najlepszą mamą na świecie. I w ogóle... Było Asia, fajnie. Proszę cię. Gimnazjalistka nie przygotowała się do lekcji, bo uważa, że za kilka godzin i tak świat przestanie istnieć. Asia jest naprawdę wspaniałą istotą i kocham ją z całego serduszka. Plus kocha burgery i frytki. To jest najlepsze połączenie. Postanowiła zrobić wszystko, by ostatnie chwile były najlepsze w jej życiu. Możesz teraz myśleć o matmie. A niby o czym mam myśleć? Na pewno nie o matematyce. Hej, Słoneczko. Lekcja jest po południu, wtedy nie będzie już niczego. Nie będzie niczego, niech żyje Kononowicz. Oddaj cześć wodzowi, niech żyje Kononowicz. Boże, ty znowu z tym końcem świata. Tak, Baśka, i to nie jest śmieszne, okej? Okay? Asiu, nikt nie wierzy w ten twój cały koniec świata. Ja wierzę. O, dziewczyny, Blanka, Magda, wy też wierzcie, że dzisiaj będzie koniec świata. Jasne, jasne. To nie nałapałaś wczoraj łez Lesickiego, nie skropiłaś nimi ziemi? No właśnie, nie udało mi się. Aśka w ten sposób miała powstrzymać koniec świata. Czy wy totalnie powariowałyście? Nie, Baśka, nie zwariowałyśmy. To wróżbita nam powiedział, że jeżeli zrosimy łzami Lesickiego ziemię, to powstrzymamy koniec świata. Wróżbita wam tak powiedział, ale spokojnie. Lakardon wam mówi, że jak dacie mi swoje pieniądze, to nie będzie końca świata. Ja powstrzymam koniec świata. Asteroidę bebzolem odbiję po prostu, tak. Łup, bum. Skropicie ziemię łzami Lesickiego, ty się słyszysz? Z czego wy się śmiejecie? No nie wytrzymam, Asia, sorry, to jest po prostu za śmieszne. Serio, uwierzyłaś we wszystko, co ci powiedziałyśmy? Czyli tak naprawdę nie wierzcie w koniec świata? Trochę się siebie napijałyśmy, sorry. Odpuść, Asia, nie będzie żadnego końca świata, to jest ściema. A ty zrobiłaś z siebie kretynkę. A tu nagle koniec świata i Asia miała rację? Trzeba było zebrać łzy nauczyciela. Ha, ściema. Nie żadna ściema, wy jesteście świnie. Asia, czekaj! Jeszcze się wszyscy przekonają, że miałam rację, ale wtedy będzie już za późno. Za kilka godzin świat przestanie istnieć. Jedyne, co mi pozostało, to dobrze wykorzystać czas, który nam pozostał. Dlatego Asia poszła do szkoły. Tak! To jest najlepsze miejsce na spędzenie ostatnich godzin. Gimnazjalistka jest wściekła na koleżanki, które się z niej wyśmiewają. Basia po raz kolejny chce porozmawiać z przyjaciółką i przekonać ją, by dała sobie spokój z przepowiednią. Nie obrażam się, ale stwierdziłam, że jeżeli zostało nam tylko kilka godzin życia, to będę teraz mówiła i robiła wszystko, na co miałam zawsze ochotę, ale bałam się tego, co będzie później. Na przykład co? Nie kupię biletu w autobusie! Na przykład powiem ci teraz, że prawdziwa przyjaciółka nie wyzywa od wariatek, tylko stara się zrozumieć. Ale ja nie sądzę, że jesteś wariatką, tylko że odbiło ci na punkcie końca świata. O, właśnie tak nie lubię, jak do mnie mówisz. Wiesz co, zawsze śmiałaś się z tego, że lubię wróżby, wierzę w horoskopy, karty tarota i tak dalej. Ja bym naprawdę nie miał problemu z tym, gdyby chociaż jedna z tych wróżb się naprawdę spełniła. Jedna wystarczy, jedna. A teraz jak pod każdym moim filmem, gdzie mam jakąkolwiek opinię, pojawi się grono osób, które naprawdę wierzy w wróżby i mi napisze: Paweł, wróżby się spełniają, poczytaj trochę może. To jest według mnie taki najbardziej rozpoznawalny znak debila, który pisze ci, może byś trochę poczytał. Kurwa. Ja też mogę napisać książki, tam napisać co chcę. Może byś trochę poczytał. Pieniądze według Lakarduma są trujące, więc mu oddaję wszystkie pieniądze. Ale serio, oddajcie wszystkie pieniądze. A tak naprawdę, jeżeli jesteś prawdziwą przyjaciółką, to powinnaś była mnie zrozumieć. O, słuchaj, często widuję cię na korytarzu w tej sukience, ale powiem ci, że wyglądasz w niej okropnie i cię pogrubia, a jesteś śliczną dziewczyną. Wyrzuć tę szmatę do kosza. Chociaż w sumie teraz i tak już za późno. Odbiło Aśka, ci... przestań! Nie, nie! Aśka, stój! Narobisz głupot! Chodź tu! Nie! Co ty robisz? Nie! Będziesz żałować! Ty. Hej, ja. Cześć, dziewczynko. Czego chcesz? Jurek. My się znamy? Ej, serio? No, ja cię znam. Masz 175 cm wzrostu, ważysz 65 kg i lubisz czerwony. Masz również płaskostopie i wysoki poziom cukru, gościu. Powinieneś iść do lekarza. No, wiesz,
psychofanką, stalkerką? Nie, ja cię kocham. Jezu, mam psychofankę. Słuchaj, Jurek, ja cię naprawdę kocham, idealnie do siebie pasujemy. Dzięki za informację, ale nie, ja nie chcę, pa. Ej, chłopie, zaczekaj. Dziewczyna ci miłość wyznaje, a ty co? No leź do niej, stary, leź. Jurek, możemy porozmawiać na osobności? O nie. Tak, możecie, bo ja w sumie muszę iść do sklepiku, chcesz coś? Nie, idź. Chciałabym cię pocałować. Nie, ale mów dalej, robi się naprawdę ciekawie, no, kontynuuj. Słuchaj, mamy jeszcze godzinę do końca świata. Godzinę? Chodźmy tańczyć na go po łące. Jesteś walnięta, nie, ja nie chcę, ja mam cię dość. To ona właśnie powiedziała, jest nielegalne, no w teorii wszyscy tam są nieletni, bo chodzą do szkoły. Czy ja za to, że to oglądam, pójdę do więzienia? Asi jest przykro, że chłopak, któremu wyznała miłość, nie potraktował jej poważnie. Ma nadzieję, że kiedy powie nauczycielce informatyki, co o niej myśli, ta ją zrozumie i doceni szczerość. Muszę się pani do czegoś przyznać. Nie, ona nie ma nic pani do powiedzenia. Ona się dzisiaj źle czuje, ma gorszy dzień. Musi do pani czegoś przyznać. Po pierwsze, będzie koniec świata. Po drugie, całą naszą planetą rządzi grupa ultrabogatych ludzi. Po trzecie, pod ziemią żyją jaszczurki. Ludzie jaszczurki. A to wszystko wiem i to jest prawda, bo anonimowy pan nagrał filmik na YouTubie o tym. Z żółtymi napisami. Muszę pani coś powiedzieć. Co wyprawiacie, dziewczyny? Nie chcę umierać z nieczystym sumieniem. Ja muszę pani po prostu powiedzieć, że ściągałam na ostatnim sprawdzianie. Nie, wcale nie ściąga. To taki głupi żart, niech pani jej w ogóle nie słucha. Nie, to nie jest żaden żart. Ja naprawdę ściągałam, bo wolałam iść do kina zamiast się nauczyć. No, zdajesz sobie sprawę, że w tej sytuacji muszę ci wpisać jedynkę. Tak, ja o tym wiem, ale chciałam po prostu, żeby wszystko było między nami jasne. Dziecko, nie ma żadnego między nami. Dostajesz jedynkę i lepiej naucz się na kolejną lekcję, bo cię przypytam. Proszę pani! Słucham, coś jeszcze chcesz mi dowiedzieć? Chciałam powiedzieć, że to nie jest pani wina, że wszyscy mówią, że jest pani taka okropna. Znaczy, jest pani beznadziejna, ale to na pewno nie jest pani wina. O mój Boże! Asia dosłownie teraz spełnia marzenie każdego ucznia w polskiej szkole. Ona jako jedyna miała odwagę powiedzieć uczniowi wprost, co o nim sądzi. Wow! Pewnie pani miała trudne dzieciństwo. Ja pani wybaczam. Dziecko, czy ty zdajesz sobie sprawę w ogóle z tego, co mówisz? Dostajesz jedynkę, uwagę z zachowania i nie życzę sobie na przyszłość takiej impertynencji. Zrozumiałaś? To ja wszystko rozumiem, a pani nic. Proszę panią, niech pani jej wybaczy, ale przed chwilą wróciła od dentysty i tak na nią działają leki, ale przejdzie jej, obiecuję, naprawdę. Asia pokazała absolutnie 100% dominację. Ja się teraz jej trochę boję. No mam nadzieję, jak nie to do higienistki, albo od razu do szpitala najlepiej. Dobrze. Co ty robisz? Chcesz sobie zrujnować życie? Jakie życie? Jest 11! Jakie życie? To jest gimnazjum! Można mieć wywalone na to i tak się zda! Nie rozumiesz, że za godzinę nie będzie już żadnego życia! Aśka, co ty znowu chcesz żyć? Ja mam dość wiecznie niańczenia ciebie. Słuchaj, za chwilę koniec świata, ja jeszcze nigdy nie paliłam papierosu. Zakazanego owocu też trzeba kiedyś spróbować. Ej, chłopaki, dajcie papierosa. Nie dawajcie jej. Nie, to dajcie mamy, trochę. Ostatniego palimy. Trochę tak odważnie palą sobie papieroska pod szkołą dosłownie. Centralnie pod szkołą, przy boisku szkolnym. Ci też mają odwagę. Dajcie trochę. Nie będziesz paliła, to jest niezdrowe, nie pozwalam ci. A nie. Co mnie obchodzi, co jest zdrowe, a co nie jest zdrowe? Chłopaki, a macie jakieś narkotyki? Chyba już nie? Jesteś po narkotykach. Sorry, chłopacy, macie jakieś narkotyki? No nie, bęc. Fiu, zadymeczka, au! Ta serialowa szkoła chyba jest najciekawszą szkołą na całym świecie, przysięgam. Trochę świruję przed tym końcem świata, no ale w końcu to chyba lepsze niż udawanie, że nic się nie dzieje. Ach, poza tym to naprawdę genialne uczucie, kiedy w końcu mogę wyrzucać z siebie to, co tak długo w sobie dusiłam, no po prostu kocham to. Trochę do lekarza trzeba iść, to brzmi jak zatwardzenie. Ula chce porozmawiać z Marią Borkowską, która prowadzi kółko geograficzne. Ma zamiar dowiedzieć się więcej o rejsie, na który płynie Karol. Boi się, że jeśli nie pozwoli mu na wyjazd, chłopak straci życiową szansę. Pani dyrektor, chciałam się zapytać, jak wygląda ten rejs, na którym miał płynąć Karol z koleżanką? A, no wyobraź sobie, Ula, ultra romantiko. Tylko oni, we dwoje, kapitan statku, zachodzące słońce, no zazdroszczę im normalnie. Był u mnie Karol, no i mówił, że chce zrezygnować z tego rejsu. Usiądź, proszę. Nie, dziękuję. A powiedział z jakiego powodu? Nie powiedział, ale wydaje mi się, że no chce być z tobą i to jest zrozumiałe. No, pani dyrektor... Czy ten rejs bardzo by mu pomógł, prawda? W karierze naukowca? Nie, to się nie liczy, to jest liceum. To, co robiliście w liceum, potem się nigdy nie liczy. Uwierzcie mi. No oczywiście, że tak. Płynie tam kilku bardzo wybitnych profesorów geografii z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych. To dla niego duża szansa. Mógłby uczyć się od nich, mógłby z nimi pracować, mógłby dostać od nich rekomendacje. Wie pani co, bo mi się wydaje, że Karol zrezygnował z tego rejsu przeze mnie, bo nie chce mnie zostawiać w ciąży.
No, wydaje mi się, że to jest bardzo zrozumiały powód, ale myślałam, że rozmawialiście ze sobą na ten temat i uzgodniliście to wszystko. No, były pewne nieporozumienia, ale no, zrozumiałam, że nie mogę zabraniać Karolowi takich rzeczy. Wydaje mi się, że musicie jeszcze porozmawiać ze sobą, co? Tak, ja już to przemyślałam i porozmawiam jeszcze raz z Karolem. Tak? No tak. To fajnie. Dziękuję bardzo. A jak się czujesz? Dobrze się czuję. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. No, ulżyło mi, że zamiast wrabiać Karola w narkotyki... A jak się czujesz? Dobrze? Uff, tylko nie rusz na terenie szkoły, bo ja nie chcę robić papierkowej roboty. Przecież była trzecia w tym miesiącu. No ale ta Olka ma rację, no. Nie mogę zabraniać mojemu chłopakowi robić rzeczy, które bardzo kocha. A to, że mnie kocha zdradzać, no to trudno, no. Nastolatka chce poważnie porozmawiać z Karolem i przekonać go, że jednak powinien popłynąć na rejs. Karol, możemy porozmawiać? Tak, wiem. Dzwoniłem już do organizatorów rejsu, powiedziałem, że nie jadę. Gadałem z Borkowską, powiedziałem jej dokładnie to samo. Zostało mi tylko napisać maila do sponsorów, że nie wezmę tego stypendium. No dobra, ale ja też rozmawiałam z Borkowską i nalegam, żebyś jednak płynął na Zaraz. Rozumiem, że jesteś w ciąży i że masz wahania nastrojów, ale wczoraj nalegałaś, żebym został. No ale teraz nalegam, żebyś płynął. Dlaczego? A za dwa dni będę nalegała, żebyś został, haha! Jestem nieprzewidywalna! No bo jesteś mądry i zdolny, a na tym statku będzie bardzo dużo ważnych osób z uczelni. Słuchaj, najważniejsze jesteś dla mnie ty i nasze dziecko. No dobra, ale i tak nalegam, żebyś się zapisał na ten rejs. Czyli chcesz mnie puścić? No właśnie, Karol, chodzi o to, że ja nie chcę cię puszczać albo ci zabraniać. Po prostu najważniejsze jest zaufanie. Masz rację i przepraszam cię za to, że nie powiedziałem ci o tym rejsie. Nie wiem, nie wiedziałem, jak zareagujesz. Myślałem, że mnie nie puścisz. Posłuchaj, wrócisz z Olą. Trudno, twoja strata. Ale jeśli wrócisz do mnie, to tylko nam pomoże, no nie? I umocni nasz związek. Bardzo mądrze powiedziane. No bo zaufanie to podstawa. Cieszę się, że Ula zgodziła się na ten rejs. Nie będzie nam łatwo i to nie ze względu na inne dziewczyny, tylko na to, że jest w ciąży. Dziwny rodzaj związku, gdzie Ula po prostu stwierdza, że istnieje taka możliwość, że Karol wróci z Olą. To jest dziwny związek. Dobrze, że sobie przypomniałam, że zaufanie to podstawa dobrego związku. Troszeczkę spanikowałam, ale już się uspokoiłam. Dobrze wiem, że Karol kocha mnie i nasze dziecko. Asia Kobut jest przerażona, bo wierzy, że za chwilę świat przestanie istnieć. Chce pożegnać się z kolegami i koleżankami z klasy. Za chwilę nastąpi koniec świata! Wszyscy ręce w górę! Au! Au! Aśka, nie wygłupiaj się! Trzeba coś zrobić! Trzeba jego zgodnie to przyjąć! Aśka, przecież za chwilę nastąpi koniec wszystkiego! Módlcie się albo cokolwiek! To był taki piękny świat! Piękna szkoła, piękna... Aśka, ruszaj się po ślinisko! Czy ja wiem, że taki piękny? Nie wierzę! Już minuta po 12:00! To ja nie wierzę! Asia, spokojnie, zegarek ci śpieszy. Odwalaj dalej! Wszyscy żyjemy? Nie zginęliśmy? Zejdź natychmiast z tej ławki. Niemożliwe. Przestań bredzić, proszę do odpowiedzi. Teraz wpiszę ci jedynkę za ściąganie. W porządku, mogę odpowiadać. Ważne, że żyj. Podzielam się. A teraz proszę opowiedzieć mi na temat klasyfikacji programów pod względem ich dostępności. Kogo to kurde obchodzi? Czy taka wiedza będzie kiedykolwiek wykorzystywana w twoim dorosłym życiu? Raczej wątpię, gościu! No... tego, to ja akurat nie wiem. A nie mogłabym poprawić na następnej lekcji? Nie mogłabyś. Mam wpisać kolejną jedynkę? No, jak trzeba. Ale pani przecież taka nie jest. No właśnie taka jestem. No nie. No to super. Niesamowite! Nie ma końca świata! Mam oczy, uszy, nos i wszystko jest po staremu! Nawet kłosek nic się nie zmieniła! Czemu musiałaś to wymienić? Boże, jestem w totalnym szoku! Trochę narobiłam głupot, no ale mam nadzieję, że jakoś z tego wyjdę, bo teraz trzeba prędko wrócić do życia. Kurde, trochę narobiłam głupot. O! Muszę oddać te narkotyki, które kupiłam na kredyt. Karol ponownie zgłosił się na rejs. Do czasu wyjazdu stara się jak najlepiej opiekować Ulą i spędzać z nią każdą wolną chwilę. No tak, zgadza się. To będziemy kręcić tego bloga na statku? Pewnie, możemy. No, o ile Ula się nie obrazi. Nie ma problemu. Karol może kręcić bloga z kimkolwiek chce. Ważne, że to ze mną zamieszka po powrocie. No nie wiem, nie radziłabym ci robić bloga z nią. Eliza! Oj, dobra, już się nie będę czepiać. Czy napisałaś tą rozprawkę z polskiego? Asia żałuje, że popełniła tyle głupstw i stara się je naprawić.
Ma nadzieję, że teraz uczniowie będą traktowali ją poważnie. Nie zrezygnowała z serwisu SMS-owego z przepowiedniami, bo nadal wierzy we wróżby i horoskopy. Nie, już nie. Ojej, przecież nie. Joanna, pozwól do mnie. Tak, pani profesor. Mam nadzieję, że na dzisiaj solidnie się przygotowałaś, bo zamierzam cię przepytać. Asia, pozwól do mnie. Mam nadzieję, że się solidnie przygotowałaś, dziewczyno, bo z racji tego, że raz byłaś ze mną szczera i powiedziałaś, co o mnie myślisz, teraz zrujnuję ci życie. Tak, przygotowałam się. No, to się okaże. Serio, nieźle obrywam teraz za to, jak narozrabiałam, no ale trudno. Dzięki, że wczoraj za mną biegałaś, jak ja latałam po szkole jak jakoś opętana. Nie ma za co, od tego są przyjaciele. A w ogóle nie martw się, wszyscy zapomną, że zachowałaś się jak wariatka, będzie normalnie. Ale ja się w ogóle nie martwię, ja się bardzo cieszę. Serio? Serio. Pomimo tego, że ośmieszyłam się przed całą szkołą, to przynajmniej świat się nie skończył. Chociaż właściwie to nadal nie wiem dlaczego. O nie, i teraz Asia oszaleje. Ona sobie wmówi, że to nie ona miała ocalić świat, ona miała zniszczyć świat. Ona będzie szalonym naukowcem! Dziękuję wam serdecznie za dzisiejszego odcinka na kanale Lakarnum. To był naprawdę ciekawy odcinek szkoły, Jezus Mary. To jest gruby program, naprawdę gruby program. Musimy go więcej oglądać. TVN, pozwolisz? No TVN, no pozwolisz oglądać, czy nie pozwolisz, no! Dzięki wielkie za oglądanie, jak zawsze kończąc, oczywiście proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Instagrama i mojego Twitcha. Dzięki i do czekania długo na następnym odcinku. Czołem! Kute bobo, najarany nie jestem sobą.